Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, no ja z tej strony, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z najlepszych modów do Medievala dwójeczki. I słuchajcie, bo dzisiaj ma dla was coś naprawdę, naprawdę epickiego, mianowicie mowa o modyfikacji Eras Total Conquest, jaki skupia w sobie aż 12 różnych kampanii, z czego dzielą się one na 4 oddzielne mapy kampanii. Jest to projekt już bardzo stary, dlatego że jego pierwotna wersja wyszła w roku 2008, natomiast od 3 lat jest, czy też 3 lata temu wyszła wersja najnowsza, kontynuowana, jaka właśnie zawiera te 12 nowych dat rozpoczęcia kampanii, bo dawniej były tylko i wyłącznie 2. Powiem wam, że jest tego na tyle dużo, że myślałem, jak to fajnie pokazać, żeby nie pomijać żadnych z tych kampanii, po prostu będę na szybkości przyjeżdżał po tych frakcjach i wam pokazywał, co tu jest, oraz oddzielnie pokażę te 4 warianty mapy. Zatem, słuchajcie, bierzemy oczywiście od początku, tak to wygląda. Coś ciekawe, to ta mapa nie jest wzięta z Medievala, jest ona zrobiona indywidualnie przez twórców, ale ma jedną wadę, jaką wam pokażę później, bowiem ten mod niestety, ale nie słynie z najwyższej możliwej grafiki i to jest u niego, no, takim mankamentem, bo nie jest zbyt estetyczny. Dobra, teraz kolejna kampania, rok 1080, czyli dokładnie to samo, co mamy w Medievalu podstawowym, a wcześniej był to rok 970, ale zwróćcie uwagę, że te ikony frakcji są zupełnie inne w przypadku niektórych konkretnych frakcji, jak chociażby Seldżucy mają poprawne logo, mają tego swojego orła dwugłowego, a nie jak dawniej jakiś tam żółty półksiężyc, więc powiem, że w takim modzie, jaki faktycznie nie jest zbyt starannie zrobiony pod kwestią graficzną, no może się doszukiwać wielu rzeczy, jakie są zrobione lepiej niż to wygląda, dajmy na to takim stainless steel. Okej, okay, teraz rok 1200 i powiem wam, że nie będę do końca chronologicznie tych dat pokazywał, dlatego że wolę jednak pokazywać najpierw kampanie, jakie przynależą do pierwszej mapy, a potem do tych kolejnych, żeby to fajnie podsumowywać, bo na sam koniec prezentacji pierwszych 6 kampanii właśnie zaprezentuję, jak to wygląda na mapie kampanii. Co ciekawe, to pierwsze 6 jest jakby neutralne, jest po prostu zwykła data, a z kolei kolejne może nie są fabularne, bo to jest złe określenie, ale mają w sobie jakieś tytuły, na przykład Inwazja Mongolska, 4 Hanaty, czy też jedna ostatnia, jaka jest po prostu wisienką na torcie. Czekajcie, a zobaczycie, co tam moc sobie kryje na samym końcu. Teraz 1300 rok, więc już wkraczamy w to późne średniowiecze. No i tak by się to prezentowało. Oczywiście nieco inny układ granic niż to miało miejsce wcześniej, ale fajnie jest to, że wykorzystali twórcy chyba maksymalny limit frakcji, bo jest tego naprawdę dużo, zobaczcie. Jest pośród czego zdecydowanie wybierać. Ale co przyjemne, to układ generalnie menu jest zrobiony w starym stylu Medievala. Nawet te same są jakby takie flagi w kształcie tarczy. Dlatego pozostała ta oryginalna namiastka starego, dobrego Medievala drugiego. Już prawie opuszczamy średniowiecze, tym razem rok 1400, zatem niebawem renesansik. No i już widzimy nasz piękny półksiężyc turecki. Pojawili się Osmanowie z wspaniałymi Janczarami. No jest to zdecydowanie frakcja, która mnie chyba jara w tej przynajmniej pierwszej mapie najbardziej, ale jak zobaczycie, co wkryją sobie późniejsze mapy, to wielu z wam gwarantuje szczena opadnie, bo pod tym względem ten mod jest naprawdę mega epicki. Drodzy Państwo, renesans! Rok 1500, już nieco mniej frakcji, ale za to wiele z nich jest dużo większe niż było wcześniej. Francja, jaka potężna, cesarstwo też wielkie, już Unia Polsko-Litewska, zatem wielu fanom tejże naszej wspaniałej kultury zdecydowanie ta data będzie pasowała. Też pokażę wam teraz, jak prezentuje się już mapa kampanii, bo jest to już ostatnia kampania, która posiada tą pierwszą mapę. Czy jakby taką klasyczną, prawda? Europa, część Afryki Północnej, w sumie to nie część, a generalnie Afryka Północna i też tam część Azji Zachodniej, więc odpalmy sobie dla przykładu właśnie
taką Unię Polsko-Litewską. No i już wam pokazuję, jak to się prezentuje. No i jak mówiłem wcześniej, nie do końca estetycznie. Ten mod, no nie ma najładniejszej mapy kampanii. Wygląda to gdzieniegdzie bardzo, można powiedzieć, niechlujnie. Jak sobie zobaczycie te takie kanty, no widać, że to jest tak zrobione dosyć dziwnie, ale don't worry, nie ma co, jak ktoś jest w stanie na to, że tak powiem, przymknąć oko, to myślę, że będzie się bawił doskonale, więc ja już sobie odkrywam mapę i wam prezentuję szczegółowo, jak to się prezentuje. To nie jest mapa z Medievala podstawowego, mapa z Medievala wygląda nieco inaczej, nie jest tak jakby kanciasta, ta jest, zobaczcie, tu Anglia jest w ogóle tak jakby mniej górzysta, pamiętam, że grałem sobie Anglikami, to tutaj były takie te góry dużo gęstsze, no ale fajnie, bo twórcy mogli polecieć na łatwości i skopiować tę mapę z podstawki, a tak zrobili coś jednak zupełnie własnego. Okej, Afryka Północna, Wyspy Morza Śródziemnego, Italia i piękny Rzym. No i na wschodzie państwo domu Osmanów ze stolicą w Konstantynopolu. Jeszcze pokażę wam pustynię, jak wyglądają. No to takie żółte, takie... No szału nie ma, prawda? Szału nie ma, ale nie ma co się czepiać, bo twórcy zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Więc skoczmy już do kolejnej kampanii, jaka ma w sobie inną mapę. Cofamy się do średniowiecza, rok 1220, a kampania nazwana jako Krucjaty. Ale jak zaraz zobaczycie mapę, to myślę, że no już teraz wielu z wam szczena opadnie, a nie jest to najbardziej epicka mapa, jaka jest w tym modzie, bo dopiero ta będzie na sam koniec, myślę, że odcinka, jako taka wisienka na torcie, takie zwieńczenie tego wszystkiego. Mamy już, zobaczcie, dynastię Gulamów, no to już mamy te klimaty właśnie indyjskie, afrykańskie. Jest naprawdę wiele rzeczy do podbijania, ale niestety takie duże mapy mają swoją jedną znaczącą wadę, mianowicie przez limit na prowincje niektóre z nich muszą być niezwykle duże, żeby dało się ten cały obszar, prawda, zagospodarować w miasta. No, chyba, że chce się zrobić miniaturowe wersje, dajmy na to, Afryki czy też Azji, ale to wtedy całkiem specyficznie wygląda. Gdyby w Medievalu ściągnęli limit prowincji, to myślę, że byłoby to naprawdę, no po prostu, słuchajcie, fenomenalne. 1331 rok. Określona ta kampania przez twórców jest mianem renesansu. Nie wiem dlaczego. Renesans wydaje mi się, że no nieco później, prawda, powinien być. Jeszcze nie teraz. To już widzimy Hanat Czagatajski. Tak, bo jest to okres właśnie po podziale Imperium Mongolskiego. Dalej potężne państwa w Europie. Szwecja, Polska. No taka malutka, ale już niebawem jakieś tam 200 lat i będzie potężna Rzeczpospolita obojga narodów. Szkocja, Krzyżacy, Litwa, mamy Ilhanat, tu mamy z kolei Mali Emirat. Zobaczcie, mieliście jakieś okazję grać czymś tak bardzo, powiedziałbym, egzotycznym dla, no, Europejczyka? Takim klimatem właśnie afrykańskim. Myślę, że jest to na pewno wybór bardzo oryginalny i bardzo ciekawy, stworzyć potężne imperium afrykańskie. I to jest prawdziwy renesans, czyli rok 1453. Dla wielu bardzo smutna data, dla mnie no nie do końca, jako że jestem sympatykiem Osmanów, aczkolwiek pozostaje ten niesmak, że tak wspaniała kultura, prawda, sięgająca swojej historii jeszcze okresu starożytnego, no w końcu upadła. No i to jest doskonałym przypadkiem, że nie ma imperiów tak naprawdę niezwyciężonych. Prędzej czy później każde imperium w końcu, no raczej musi upaść. Nawet jeśli miałoby istnieć tysiące lat, to w końcu coś się tam musi zmienić. Okej, mamy już, zobaczcie, dużo mniejsze nasze państwo afrykańskie. Też ta minimapa, mapa, którą wam zaraz pokażę, jest jednak większa. Zawiera w sobie całą Afrykę, tylko minimapa jej po prostu nie sięga, bo byłaby zbyt duża. Więc weźmy sobie to właśnie Mali Empire i wam pokażę, jak to wygląda. Ale niestety, jak mówiłem, ta ilość miast jest ograniczona przez co, no ta Afryka nie jest za bardzo zamieszkana. Są to najważniejsze portowe mieściny, prawda, ustawione, ale ten środek raczej nie ma tu niczego ciekawego. Niemniej jednak przez to, że jest to niewiele osad, to łatwo ją podbić. No i fajnie wygląda na pewno, no,
prawda, na minimapie, kiedy mamy w naszych granicach tak wielki, jakby nie było, kontynent. Tutaj proszę bardzo, mamy wyspę wspaniałą, jest Półwysep Arabski, no i nasza Azja, mamy Indie i już tutaj chciałoby się te Chiny zobaczyć, ale jeszcze nie w tej kampanii, bo dopiero w kolejnych, bo jeszcze przypominam, mamy dwie mapy kampanii, z czego ostatnia jest, jak zobaczycie, mega epicka, no inaczej się tego nazwać nie da. No i po raz trzeci mamy XIII wiek, tym razem rok 1230, a kampania nazwana jako Inwazja Mongolska. Już pewnie się domyśliliście po tych dwóch dżentelmenach w menu, a mapa wygląda w ten oto sposób. Jeszcze większa niż poprzednia, dlatego że mamy całą Azję i nawet zalążki, zobaczcie, Australii. Wow, naprawdę świetna rzecz. W takiej dużej mapie jest najprzyjemniejsze to, że możemy taką Polską, no, zdobyć cały świat. I to jest, myślę, że dla wielu tak takich ambitnych, prawda, no, zdobywców bardzo, bardzo ciekawy kąsek i z pewnością wiele osób będzie chciało coś takiego uczynić. Co do serii z tego moda, to myślę, że kiedyś faktycznie możemy sobie w niego zagrać, bo raczej co do balansu i tak dalej jest on w miarę taki podobny względem podstawki. Tu już mamy, zobaczcie, Chiny, mamy Konfederację Kipczacką, mamy dynastię Song, jaką później zniszczył Kubilaj Khan z jakieś tam chyba 40 około lat, mamy wielki Khanat Mongolski, jeszcze zobaczcie, Choryzm ostatecznie zdaje się nie upadł, jeszcze tam książę Jalaleddin Manguberti stawia opór, ale to już za moment, to też ta Persja będzie w granicach Imperium, Królestwo Norwegii, Anglia, Portugalia, ale taką Portugalię, zobaczcie, możemy się pobawić w kolonizowanie, jeszcze wcześniejsze, takie średniowieczne, jest Bułgaria i jest Królestwo Raski, czyli to chyba będzie też, wydaje mi się, że Serbia. Dobra, idziemy do kolejnej kampanii. 100 lat później, rok 1326 i kampania pod nazwą Cztery Hanaty, czyli dalej w klimacie mongolskim, ale już po podziale imperium na chiński Yuan, na oczywiście perskich Ilhanidów, na Złotą Ordę i na ten taki bardziej centralnoazjatycki Hanat Czagatajski. Już takie biedne, zobaczcie, smutne Bizancjum, tam dogorywa. Mamy właśnie Hanat Czagatajski, mamy dynastię jakąś w Indiach, tutaj Duńczycy, już widzę, że jakieś tam, kurczę, podboje na wschodzie. No panowie, wypadł, toż to są ziemie, jakie Polacy powinni podbijać, a nie wy. Osmanowie też dopiero co raczkują. To jest w ogóle okres, kiedy ostatni rok panowania Osmana I, już Orhan właśnie obejmuje władzę. Okej, nawet słuchajcie, nawet jest Japonia w tym modzie i są jednostki samurajskie. Jak sobie dostawałem wcześniej w bitwach, to kiedy gramy właśnie Japonią, to leci nam muzyka z Shoguna i to jest właśnie fajne, bo też wspomnę odnośnie instalacji tego moda, jest ona bardzo prosta, bo teraz też wam będę mapę pokazywał, to mam chwilę czasu, żeby pogadać bardziej szczegółowo. Instalacja moda jest o tyle prosta, że pobieracie plik ważący nie za wiele, wypakujcie go sobie w jakimś folderze i następnie musicie go wrzucić do folderu Medievala, nadpisując pliki, ale nie martwcie się, bo jak sobie testowałem, to inne mody, tam Stainless Steel czy też Divided Conquer, normalnie działają, plus działa też normalnie podstawowa kampania z Medievala, więc to nadpisywanie nie jest jakieś bardzo krytyczne. No i weźmy sobie właśnie taką Japonię, czemu by nie? Niech będzie. Co do właśnie wyboru, że tak powiem, kampanii, to macie w folderze Medievala tak naprawdę trzy nowe pliki. Jeden z nich to jest plik Eras Total Conquest, drugi to jest Eras Total Conquest XP dla posiadaczy Windowsa XP, no i jeszcze Continue Eras Campaign. Tym właśnie, jak już ktoś posiada tam Windows 7 Plus, a myślę, że raczej znaczna większość z was posiada, no już raczej wątpię, że ktokolwiek ma XP, no to bierzecie Eras Total Conquest i tam się pojawia jakby taki nowy plik w CMD-ku i macie napisane ładną rozpiskę kampanii, że na przykład jeden to jest kampania w 900, tam chyba 70 roku, załóżmy, a to jest kampania kolejna i musicie po wpisaniu danej liczby lub cyferki dać Enter, no i się wam ona ładnie odpali. I co jest też ciekawe, to wtedy się jakby mielą pliki, że dzięki temu można wpuścić, bo ja to cały czas nawiązuje do kwestii muzycznej, odnośnie tej właśnie gry Japonią, że można dzięki temu wiele muzyk różnych wpuścić właśnie na potrzebę różnych kampanii. No i Japonia zbyt wielka
wielka nie jest, ale nawet zobaczcie, dyplomata jest zrobiona w ten sposób. No tutaj to naprawdę wow, szapoba, te miasta japońskie, coś autentycznie pięknego i cały ten interfejs to jest serio przemyślane, no po prostu, no doskonale. Też wam pokażę, generalnie budynki są zupełnie nowe jednostki, Yari Ashigaru, no nie są może zbyt ładni, załóżmy ten mnich, no nie jest zbyt estetyczny, nie jest to 4K Ultra HD, ale nie ma tragedii. Tu mamy naszą Koreę, mamy, zobaczcie, tak to jest Korea, o Jezu, czy to, tak to jest Korea, Boże, przez chwilę się myślałem, że nie, to jest na dole Australia, jaka chyba ma jedną co najmniej osadę. O, tak, jest osada, zobaczcie, na południowym zachodzie. Mamy też tutaj wyspy, prawda, czyli tam Filipiny, Indonezję i tak dalej. Są mniejsze nieco Indie, potężne, zobaczcie, Azja. Mamy nasze Imperium Mongolskie. Mega mi ciekawym, jak wyglądają osady mongolskie i faktycznie wyglądają tak stepowo, zobaczcie, są jurty. Wow, no świetna sprawa. A z kolei dla porównania w Afryce wygląda to w sposób, no, tak średnio, bo wygląda to w sposób taki oryginalny z mediwala, czyli są to po prostu miasta wschodnie, choć nie, zobaczcie, też mamy takie biedne chatki, są jeszcze palmy, no naprawdę modyfikacja mi się mega podoba, kawał dobrej roboty twórcy wykonali i zdecydowanie szapopa dla nich, ale, drodzy Państwo, czas teraz na najbardziej epicką mapę, jakiej nigdy jeszcze nie widzieliście, czyli na ostatnią. A jest nią cała mapa, cały świat w roku 1547. No tutaj to twórcy zdecydowanie polecieli. Możemy zagrać w Ameryce Północnej, w Południowej, w Afryce, w Europie, w Azji, czy też nawet w Australii, albo i na Grenlandii. No what the fuck? No mistrzostwo po prostu świata. To jest ta rozbieżność pomiędzy Chińczykami, a załóżmy jakimiś konkwistadorami z Hiszpanii, znaczy się z Ameryk. To jest serio, mówiąc, genialne. Jest oczywiście Carstwo Rosji, już jest ten okres. Mamy, zobaczcie, jakieś tam republiki weneckie. No rozbieżność, prawda, kampanii w tej właśnie kampanii jest największa z największych. Jak ktoś się waha, wiecie, ma ochotę pograć czymś azjatyckim, to sobie gra czymś azjatyckim, ma ochotę grać czymś afrykańskim, gra czymś afrykańskim. Chociaż to chyba nie ma żadnej takiej frakcji typowo rdzenno-afrykańskiej. No ale nie, jeszcze mamy, zobaczcie, Songa Empire, świetnie. Ktoś chce grać czymś amerykańskim, czyli prawda, z Hiszpanami, to gra Hiszpanami. Ktoś chce Polską podbić sobie Australię, podbija. No, możliwości są naprawdę kolosalne. Nawet zobaczcie, Tybet jest. Nawet jest Tybet. To jest coś pięknego. Oczywiście szogunat Ashikaga, to jest mniej więcej też okres, jaki występuje w Szogunie Dwójeczce. Pokażę wam właśnie na przykładzie, niech będzie może tej Hiszpanii, czy coś. Znaczy i tak odkryję mapę, żeby nie było. Ale serio, tutaj na epickość jest na najwyższym poziomie. Szkoda tylko tego, że jest ten limit niestety osad, bo przez to, no zobaczcie, Hiszpania wygląda, no jest taka na malutka, prawda? No te osady są bardzo upchane, no ale to wszystko po to, żeby móc zrobić, prawda, ogromną mapę. Tylko czemu to mieć autoglifę? O właśnie, źle to napisałem. Jest mniejsza Afryka niż była wcześniej, ale no coś kosztem czegoś, prawda? Chcemy mieć tak wielki świat, no to tak to musi wyglądać. No i ta kanciastość, jak wspomniałem na początku, najbardziej jak dla mnie tyczy się właśnie tej kampanii późniejszej. Nawet zobaczcie, są okręty, mamy takie galeony piękne. Świetna rzecz. To jest jakiś tam Kasimir Krawczyk. Pan Krawczyk. Pięknie. Mamy daleką Azję, takie rubieże, że zobaczcie, tutaj się łączy Azja z Ameryką. Szkoda, że nie zrobi tego, że jak teraz prawym tam, załóżmy, klawiszem, w sensie, że D, mogę wjechać do Ameryki od tej strony, że to się tak fajnie by zapędlało. No to byłoby świetne. Jest też Japonia, Kioto nieco większe niż było wcześniej, mamy Koreę, mamy naszą Australię, no i wiadomo Ameryki. Ameryki tutaj powiem wam, że zrobili fajnie, bo są duże. Faktycznie są duże, są jakby proporcjonalnie większe niż taka Afryka, jak się patrzy. Jak się tak porówna tą Amerykę Południową, to no jest podobnych gabarytów. No może jest trochę mniejsza, ale generalnie powiem wam, że tutaj to serio wygląda całkiem zacnie. Więc piszcie, co o tym modzie sądzicie. Ja myślę, że jeszcze wam zrobię jakiś pokaz jednostek, więc widzimy się na polu bitwy.
Powiem wam, że podczas wyboru jednostek widziałem dużo takich mega dziwnych oddziałów, jakichś w ogóle fantazy, Dead Knightsów, nie wiem co to było, ale bardzo dziwne. Natomiast w kampanii oni raczej nie są zawarci, tylko w bitwach i przez to dosyć ciężko się wybierało też oddziały. No i bierzemy na pierwszy ogień konkwistadorów, mamy oddziały możliwe, że z mediwala podstawowego, dlatego że no w mediwalu prawda jest DLC Americas, więc ci wszyscy tam, prawda, Aztekowie, Majowie, Inkowie mogą też... No, mogą być wzięci jednak z kampanii podstawowej. Niemniej jednak ja i tak wam pokażę, bo ja nigdy w tą kampanię Sorale nie grałem. Chociaż powiem wam, że toczyłem tą bitwę kiedyś, historyczną właśnie, jaka miała miejsce pomiędzy Hiszpanią a którymś z tych, prawda, plemion Ameryki Południowej bodajże. No to wydawało mi się, że oni tam nieco inaczej wyglądali, więc chyba też są tu jakieś zmiany założone. Okej, okay, dalej mamy oddziały. Mega fajnie, ojojoj, no właśnie niektóre oddziały niestety, ale są takie nie do końca załadowane. To są właśnie te tybetańskie jednostki. No i szkoda, szkoda wielka, że tak to wygląda. No więc są tego moda mankamenty. Nie są skończone tak w pełni. Nie są dokładne, ale jest na pewno warte uwagi. Japonia. Japonia, powiem wam, paradoksalnie i część Azji wydaje się bardzo dopracowana. To są oddziały nie japońskie, tylko generalnie Japonia miała tam do nich dostęp poprzez najmników, jakieś tam załóżmy Khmerów jednostki z Filipin, tego typu oddziały. Proszę bardzo, oczywiście te kontury jednostek, no nie są zbyt fajne, jednak jest to ten medieval, ale za to ci samurajowie, powiem wam, że oni wyglądają całkiem, no tutaj to wygląda całkiem okej. Okay. Te flagi są bardzo fajne na plecach, są Ashigaru, tu mamy, zobaczcie, kawalerię już taką, powiedziałbym, elitarną, no i to wygląda fajnie, serio. Chyba ten autor tego moda lubi Japonię, bo bardzo się do jednostek, znaczy generalnie lubi Azję, bo bardzo się do tych jednostek przyłożył, i do japońskich, i do koreańskich. Tu mamy, zobaczcie, mnichów z nagi Natami, znanych dobrze z kampanii Ikoiki. Oj, kiedyś się odegram, kiedyś zagram ponownie. To są jacyś dziwni kolesie. Kawalerę, zobaczcie, konnych uczynków, chyba też koreańskich, wnioskuję po broni. Taka jakby Naginata, Rohatyna, coś takiego. O, fajni, są fajni. Wziąłem dużą właśnie część frakcji azjatyckich ze względu na to, że mają bardzo ciekawe i różnorodne te jednostki. Był tu też gdzieś oddział chińskich strzelców z ognistymi lancami. Właśnie pytanie teraz, którzy to kurczę są? Tutaj mamy, zobaczcie, o, są ci chińscy miotacze ognistych lanc. To jest w ogóle mega ciekawa broń. Też występuje w modzie Medieval Kingdoms i mają do niej dostęp Mongołowie. Bardzo epicka broń, serio, bardzo epicka. Łasza tu jest z reguły jedna salwa. No dobra, tutaj jednostek nie ma co pokazywać, bo jest to, no bez dwóch zdań, najgorsza strona tej modyfikacji. Są zrobione dziwnie, niektóre są niechlujnie zrobione. Jest ich nie za wiele niekiedy, ale sam sobie fakt, że jedna modyfikacja dostarcza 12 różnych kampanii, to już jest naprawdę coś jak dla mnie zdecydowanie wielkiego, więc link do moda macie w opisie. Nie ważą wiele, instalacja jest mega prosta, tam jak wam mówiłem, musicie jedynie wypakować zawartość, prawda, pobranego folderu do folderu Medievala, tam jest też instrukcja na stronie napisana, no i później stamtąd z pliku, już wam dokładnie mówię jakiego, Eras Total Conquest, wybieracie sobie kampanię, tak to się prezentuje. Tak więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego, hej!